Zakład Napędów Alternatywnych jest nowym zakładem, który powstał w 2020 roku. Zajmujemy się alternatywnymi środkami transportu, w tym napędami hybrydowymi, napędami elektrycznymi oraz najnowszymi rozwiązaniami, czyli ogniwami paliwowymi zasilanymi wodorem. W laboratorium jesteśmy na bieżąco z technologiami stosowanymi w napędach alternatywnych. W związku z tym posiadamy różne generacje przekładni pojazdów hybrydowych, które stanowią doskonałą bazę dydaktyczną dla naszych studentów. Oprócz przekładni hybrydowych stosowanych w pojazdach miejskich stosuje się udoskonalone przekładnie stosowane w pojazdach typu premium. W takich rozwiązaniach, oprócz dwóch silników elektrycznych i przekładni planetarnej, znalazły zastosowanie przekładnie o stałym przełożeniu, które zwiększają nam możliwości wykorzystania takiego układu napędowego. Podstawowe umiejętności dotyczące charakterystyk ogniw paliwowych studenci zdobywają, wykorzystując modelowe układy tych ogniw, zarówno ogniw zasilanych wodorem, również ogniw zasilanych etanolem oraz metanolem. Zgodnie z nowymi trendami rozwoju elektromobilności, czyli ogniwami paliwowymi, nasze laboratorium wyposażone jest w trzy takie stanowiska. Stanowisko, gdzie badamy ogniwa małej mocy i różne konfiguracje połączeń. Drugie jest to stanowisko, które jest obecnie prezentowane, czyli AP600, ogniwo o mocy 0,6 kW. Posiadamy również samochód zdalnie sterowany wykonany w skali 1-10, który wyposażony jest w hybrydowy układ napędowy. Prezentowane podstawy działania ogniw paliwowych wykorzystujemy w modelowych układach odwzorowujących typowy napęd z układem ogniwa paliwowego. W takim rozwiązaniu mamy do czynienia z ogniwem paliwowym, z akumulatorem oraz z układem przetwarzania energii. Układ firmy Heliocentys jest jednym z najnowszych układów w naszym laboratorium. Oprócz typowych zastosowań umożliwia dodatkowo analizę współpracy ogniwa paliwowego z różnymi typami akumulatorów. Energetycznie niezależne stanowisko wyposażone w butle zawierające wodór oraz akumulatory umożliwiające badanie przepływu energii w zróżnicowanych konfiguracjach tych dwóch źródeł zasilania. W zakładzie napędów alternatywnych posiadamy stanowisko pełnego napędu hybrydowego zbudowanego na podzespołach prototypu z pierwszej generacji. Napęd ten umożliwia nam prowadzenie zarówno badań, jak i zajęć dydaktycznych, wskazujących wszystkie tryby pracy napędów hybrydowych, nawet tych najnowocześniejszych. Rozwój elektromobilności przyczynia się również do rozwoju naszego laboratorium. Obecnie budowane jest stanowisko napędu elektrycznego na podzespołach silnika elektrycznego i akumulatorów firmy Vetus. Przedstawiany silnik elektryczny stosowany w napędzie jachtu z powodzeniem można zastosować w napędzie każdego pojazdu drogowego czy pozadrogowego. Zapraszamy na zajęcia dotyczące napędów alternatywnych.